kiedy wjeżdżałam do Mumbai, do właściwie Doliny Krzemowej, atakowana przez reklamy i nowoczesność tego miasta, myślałam, że tam tej słynnej biedy, która jest nędzą, bo to nie jest bieda, tam nie zobaczę. Ale wcale nie. Na tych ulicach miasta, które być może będzie sercem świata niedługo, a w każdym razie ma taką szansę, mieszkają nędzarze, którzy nie mają nic, nie mieli nic i nie będą mieli nic. Pytanie, czy, bo chcemy panią namówić też na rozmowę o przyszłości, ponieważ wierzymy, że artyści mają to wyczucie, ten instynkt, że potrafią przeczuć, co będzie. Myśli pani, że to się kiedyś zmieni? Well, you know, the thing is that, as wiecie państwo, wygląda to tak, że mechanika gospodarcza świata, ta maszyna ekonomiczna, która go napędza, w tym momencie pogłębia tę przepaść między tymi, którzy mają i tymi, którzy nic nie mają. To, co widzimy, co się dzieje w Indiach, to to, że kiedy na początku lat 90. Indie z tego, co było krajem niezwiązanym, krajem niezależnym, powiązało się z kapitałem międzynarodowym i otwarło dla niego swoje rynki. Powstało supermocarstwo w dużej mierze dzięki temu, ale mamy tutaj taką sytuację, gdzie pojawiła się, stworzona została nowa klasa średnia. Oczywiście mamy tutaj gigantyczną liczbę ludności, a ta nowa klasa średnia jest wspaniałą klasą konsumującą i dlatego cały świat jest ich, sprzedaje im samochody, broń, klimatyzatory, wszystko to, co tylko można skonsumować. Ale ta klasa powstała kosztem podklasy, która jest jeszcze większa, czyli te gigantyczne bitwy, które są toczone w Indiach, to coś, co było zbudowane na plecach jakiegoś marzenia o egalitaryzmie z lat 60., może jeszcze 70. W tym momencie ludzie, którzy mają jeszcze, pozostało im jakieś tam rzeczy, jakąś własność, jakąś grunt. Starają się ludzie coś zrobić, by wielkie firmy im ich nie wyrwały. Nierówność jest czymś, co weszło głęboko w nasze życie. Jest to coś, co się oczywiście dzieje na całym świecie. Indie to tylko jeden kraj, ale na całym świecie będziemy musieli się pogodzić z faktem, że z wielu, wielu różnych powodów, w dużej mierze z uwagi na sztuczną inteligencję, zrobotyzowanie, będziemy widzieć gigantyczne populacje, które nie przykładają się w żaden sposób do gospodarki. Zobaczymy to, co naziści nazywali ludnością nadprogramową. I ludzie często zastanawiają się nad tym, jak ta nadprogramowa ludność zostanie zagospodarowana. Oczywiście są różne lewicowe koncepcje typu jednoczenia się robotników. Nie będą miały miejsca, gdy nie będzie robotników. To, do czego dochodzi w Indiach, jest bardzo ciekawe. Bardzo często, kiedy muszę to wyjaśnić, mówię, w latach 90. otwarto dwie śluzy. Pierwszą śluzę rynku, a drugą to śluzę 14-wiecznych meczetów, które przedtem przez wiele lat prawnie były zabronione. Mówiono, że to jest miejsce, w którym chcemy budować świątynie hinduistyczne. Gdy sądy zamknęły je, ale rząd otwarł,
Wówczas otwarto też ten stary, te stare meczety i nowe rynki. I te dwie śluzy, przez te dwie śluzy wpuszczono dwie formy totalitaryzmu. Pierwszy, totalitaryzm religijny z gigantycznym ruchem radykalizującym, który mówił, ten meczet trzeba zburzyć i meczety były burzone. I drugi, totalitaryzmu gospodarczego, który stworzył też odpowiadającemu formy oporu. Z jednej strony byli to terroryści muzułmańscy, z drugiej strony maoistowscy, którzy walczyli przeciwko przejmowaniu ziemi od tubylców. I obie te sztuczne formy terroryzmu, które powstały w wyobraźniach ludzi, stały się potem wymówką dla państwa, by militaryzować się, by stać się wybitnie militarystycznym. Ludzie mówią, Indie są demokracją. Ludzie mnie często pytają, gdy podróżuję, powiedz mi, czy Indie są demokracją, bo przecież nie było takiego dnia 1947 roku. To czas, kiedy oficjalnie uniezależniliśmy się od władzy brytyjskiej. Nie było ani jednego dnia, by armia nie była gdzieś na granicach, czy blisko ich przesuwana po to, by występować w cudzysłowie przeciw własnemu ludowi. Mamy oczywiście wybory, ale mamy też na przykład szczególne prawa przyznające ludziom, oficerom, nawet podoficerom, prawo do zastrzelenia każdego, kto jest podejrzany. Nawet teraz, gdy to mówię, wczoraj moja znajoma została przewieziona do więzienia. Przez 6 miesięcy będą ją tam mogli trzymać tylko dlatego, że jest jakieś podejrzenie. Tysiące ludzi siedzą w więzieniach, w aresztach. To się dzieje cały czas. My wszyscy w tym momencie wchodzimy w świat wysoce zmilitaryzowany, bo ludzie wiedzą, że jest duża ilość ludności, a taką populację trzeba kontrolować. Nie tylko przez policję i przez armię, ale też przez kontrolę Facebooka, kontrolę informacji także i spisywanie nie tylko danych osobowych, ale odcisków palca, tęczówek. Wydaje mi się, że wchodzimy w nową przestrzeń, w której nawet nie będziemy wiedzieć, jak bardzo silnie jesteśmy karcerowani i w jakim stopniu dane każdego z nas mogą zostać wykorzystane. Analitycy zajmujący się geopolityką i geoekonomią zwracają uwagę na dwa kraje, Chiny i Indie, jako miejsca, w których dzieją się teraz rzeczy, zachodzą procesy, mechanizmy społeczne, polityczne, ekonomiczne, które wyznaczą trajektorię rozwoju światowej gospodarki, światowych stosunków społecznych, międzynarodowych. A jak z twojej perspektywy, jako osoby, która tam mieszka, wygląda ta sytuacja i może nie tyle jak wygląda ta sytuacja, jaką lekcję Indie mogą dziś dać Zachodowi na przyszłość? Czego możemy, obserwując wydarzenia w Indiach, się dowiedzieć, co pomoże nam w przyszłości uniknąć pewnych zagrożeń? You know, Często się mnie oskarża o to, że jestem antynacjonalistyczna. Zresztą często mówi tak obecny reżim właśnie o mnie, że jestem antynarodowa. Mieszkam tam od 20 lat. Podróżowałam tam, pisałam o tym wszystkim, co tam się dzieje. Czego się dowiedziałam? Prawdziwa mądrość tkwi w pewnych ruchach oporu. Oporu wobec tam, które są budowane, oporu wobec niszczonych lasów, przechwytywaniu zasobów, prywatyzacji. A więc w Indiach są pewne rzeczy, które rzekomo są niszczone przez reżim, ale mówimy tutaj o pewnej mądrości, o pewnej inteligencji i możemy się tego nauczyć. Chodzi o obraz innej formy rozwoju, innego ideału szczęścia.
Ktoś mi kiedyś niedawno rzecz powiedział taką, zadał mi pytanie, czy sprzeciwiasz się oświeceniu, na co ja, dla nas oświecenie to oświecenie Buddy, dla nas oświecenie to nie jest oświecenie zachodnie, ponieważ oświecenie miało miejsce, kiedy Zachód dopuszczał się kolonializmu, ludobójstwa, więc inaczej na to patrzymy. Dla mnie jedyną formą oświecenia to takie oświecenie, które zapewnia sprawiedliwość dla wszystkim, a nie tylko sprawiedliwość dla pewnych ludzi, dla pewnych grup, lub też sprawiedliwość pewnym tylko państwom. Tu podam Państwu przykład. Takie najgłębsze rzeczy, których się dowiedziałam, dotyczące tego, jak opowiadać pewne rzeczy, opowiadać historię, jak pewne rzeczy dostrzegać. Otóż dowiedziałam się tego, kiedy obserwowałam taki ruch, zresztą on został pokonany, ale wielu z nas wiele się od nich nauczyło. A dokładnie nauczyliśmy się tego, jak powinna wyglądać polityka. To był ten ruch sprzeciwiający się tamom, wielkim tamom, które tam budowano. Nauczyliśmy się wiele o demokracji, o środowisku, o tym, jak to też ludzie nie zawsze są w centrum opowieści. Ponieważ faszyzm na tę sprawę w Indiach jest powiązany z budową tych wielkich tam. Zresztą o tym pisałam. Czemu o tym pisałam? Ponieważ dowiedziałam się czegoś o tym. Nie dlatego, że ja ludzi starałam się czegoś nauczyć na ten temat. I te lekcje mądrości, to jest moim zdaniem dar Indii dla świata. Ponieważ najbiedniejsi opierali się największym, najbogatszym korporacjom, opierali się często skutecznie. I ten opór miał wiele różnych twarzy, był bardzo zróżnicowany. Tam był cały wachlarz różnych form oporu. A przecież to był opór wobec takiego walca. I tutaj chodzi o różne koncepcje szczęścia, tego czym jest postęp, tego czym jest cywilizacja. Kiedy ludzie mówią o Indiach, to na dzień dobry nie wiem w ogóle o co im chodzi, co mają na myśli. Wszyscy starają się kogoś wyłączyć, kiedy mówią o prawdziwych Indiach. Ja nie wiem, czy jestem za stara, jak to niektórzy mówią, być może jestem za młoda albo za nowoczesna, by zaakceptować fakt, że jakaś linia zarysowana ma o czymś decydować. Mówiąc szczerze, ani mój umysł, mózg, ani moje serce nie pozwalają mi sobie do końca tego wyobrazić i zrozumieć. Jeśli chodzi o głębię tej mądrości, tego ruchu oporu, mówiąc szczerze, to jest ten największy dar, moim zdaniem. Jeśli chodzi o różnorodność, ona jest naprawdę wielka. Chodzi o też głębię myślenia na pewne tematy, czy też rozmyślenia na pewne tematy. Dlatego też ludzie zresztą mnie pytali, czy ja kiedyś wyjadę. To jest trochę tak, jakby kogoś, jakby zapytać drzewo, czy po prostu odejdzie sobie. Drzewo ma pewne korzenie i trzeba to uwzględnić. Dopytam o jedną rzecz. Sprawiedliwość, o której Pani opowiadała, to jest szczęście w wymiarze społecznym, choć my w tej części świata takie szczęście już przeżywaliśmy i może niekoniecznie byśmy chcieli to oglądać, ale czym dla Pani osobiście jest szczęście? Jak Pani je definiuje? Mówiąc szczerze, niemądrą byłaby próba zdefiniowania czegoś takiego. To jest bardzo ulotna rzecz. To jest coś przeciwieństwo instytucji. To jest jakaś chwila. Zdolność do tego, aby żyć bardzo intensywnie. Być taką osobą, która
przynajmniej jest w stanie dostrzec to szczęście, kiedy mija, jest w stanie cieszyć się tym szczęściem, kiedy trwa, równocześnie nie próbując przerobić tej szczęści na instytucję, nie próbując nadać mu jakiejś marki. Tak szczerze mówiąc, dla mnie największym szczęściem jest ten moment, kiedy piszę literaturę fikcyjną, beletrystykę, kiedy coś tworzę. Zresztą tutaj pan o tym wspominał, o postaciach, które wychodzą z kart mojej książki. One są źródłem pocieszenia, ponieważ one ze mną chodzą, podążają za mną. Oczywiście nie tylko za mną, mam nadzieję. Jeśli chodzi o pierwszą powieść, tam mieliśmy rodzinę, która miała pęknięte serce, to ta nowa książka o Ministerstwie Niezrównanego Szczęścia, tam mamy serce nie pęknięte, tylko połamane. I na dobrą sprawę oni biorą te kawałki, idą na cmentarz i próbują je skleić. Jak człowiek pisze powieść i człowiek wie, że przekroczył jakąś bramę, to jest dla mnie najgłębsze szczęście. Ale wiem, że nie można się tego kurczowo trzymać. To jest pewnego rodzaju doświadczenie i trzeba być po prostu wdzięcznym za to, że się tego doznało. Trzeba być wdzięcznym za to, że możemy to odczuć, odczuwać na przykład ból, że możemy odczuwać wszystko, że żyjemy, że piszemy, ale nie mózgiem, tylko naszą skórą, całym ciałem. W e-mailu zresztą napisałem, jak bardzo głębokie efekty miało. To w takim razie, bo Yuval Harari w książce Homo Deus pisze o tym, że no, ludzie zawsze dążą do szczęścia i chcą to szczęście zatrzymać. Chcą, żeby trwało wiecznie, nie żeby było momentem. I wystarczy niewielka zmiana genetyczna, żebyśmy złapali to szczęście na wieki. Jak rozumiem, pani by się takiemu eksperymentowi nie poddała, żeby być szczęśliwą po prostu tylko. Yeah, that sounds as horrible as being young. Mówiąc szczerze, to brzmi równie strasznie jak wieczna młodość. Yeah. I like the variation. Lubię urozmaicenie, tak to nazwę. Jeden z twoich tekstów publicystycznych zawiera reportaże, zawiera taką opowieść o tym, czego się nauczyłaś od ludzi w dżungli. Że jedną z ich form oporu był taki moment, kiedy mówili: wystarczy, mam już dość, już dłużej nie chcę w czymś uczestniczyć. Co przypomniało mi słynne zdanie, słynną formułę, którą wypowiada Bartleby u Melvilla: wolałbym nie. Czy naprawdę uważasz, że możemy za pomocą takiego bardzo miękkiego, bardzo subtelnego, bardzo delikatnego oporu wywołać w przyszłości zmianę? Well, I think again, you know, that there isn't any formula. Nie ma jakiegoś wzoru. Thing is going to affect change, you know, na zmianę. I think that one of the reasons that the world has passed through the horrors that it has passed through is because świat przeszedł rzeczy straszne, między innymi dlatego, że byli tacy ludzie, którzy wymyślili takie rozwiązania straszne. But I do feel that równocześnie uważam, że świat znajduje się w takiej sytuacji, że poddaje się nas praniu mózgu po to, abyśmy uwierzyli w to, że konsumpcja, że posiadanie, że zbieranie jest ścieżką prowadzącą do szczęścia. Naturalnie tak nie jest. So perhaps if we realize that. Być może. I don't know. I mean, I feel. Może inaczej. I feel very strongly that, you know. Mam takie głębokie przekonanie. You know, from your own histories. Zresztą wy wiecie o pewnych rzeczach, bo wasza historia was tego nauczyła. You know, the terrible mistakes that were. Takie straszne
rzeczy, błędy, które zostały popełnione przez sowieckich komunistów, jak również chodzi tutaj o innych ludzi, którzy doświadczyli strasznych rzeczy, których potrafi dokonać kapitalizm i jaką przemoc wywołuje. Wiemy, że te dwie drogi poniosły porażkę. W związku z czym musimy pomyśleć o czymś innym. Inaczej musimy sobie ułożyć mózgi, przyzwoić je. A to wiąże się z tym, byśmy byli w stanie powiedzieć już dość, wystarczy. Nawet sama Ziemia nie chce już więcej tego tolerować. Tylko poważnie zaburzone zwierzęta, ewentualnie takie, które już mają umrzeć, tylko one kalają własne gniazdo. Ostatnie pytanie z naszej strony. Jaki jest Pani największy lęk dotyczący przyszłości? Czego Pani się najbardziej obawia? Moim największym lękiem jest rzecz taka, kiedy sobie myślę o Indiach, boję się, że to może być wielki kraj, któremu się kiedyś skończy woda. Popatrzmy na świat. Są tam pewne konflikty. Wydaje się, że to są konflikty między państwami, albo plemionami, albo religiami. Ewentualnie mamy z jednej strony migrantów, z drugiej państwa zachodu. I to, co leży u podstawy tego, to kończące się zasoby. W znacznej mierze jest to powiązane z tym, że Ziemia się wyczerpuje. Upustynnienie, susze wywołuje to wszystko konflikty, a my tylko nadajemy im, przyklejamy im inne łatki. I tutaj na dobrą sprawę dochodzi do pewnego konsensusu. Wiemy, czego mamy się obawiać, mamy się bać o nasze środowisko, o miejsce, gdzie mieszkamy. Nie ma bardziej podstawowego problemu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.